Zaczynamy ostatnie i najważniejsze zakończenie Legend Lotos Lotha Gdańsk 21. Miło nam Was gościć było przez ostatnie dni. Świetnie, że z nami jesteście. Dużo znajomych twarzy. To jest bardzo cieszące. Chciałem podziękować całej ekipie sędziowskiej, to jest tylko część. Oni tak naprawdę dla Was robili te regaty, bo w sumie ta woda to jest najważniejsza rzecz. Także mam nadzieję, że dużo oklaski dla Was. Tak? Te regaty oczywiście nie odbyłyby się bez naszych partnerów i sponsorów, których możecie oczywiście zobaczyć tutaj z tyłu za nami. Ale też bez gościnności miasta Gdańsk. Jest z nami Adam Korol, szef biura prezydent do spraw sportu miasta Gdańsk. Adam, proszę. Adam Korol oddaję głos. Powiem tylko, że Adam jest też z wodą związany. Myślę, że nie ma tu osoby, która nie wie. Adam jest czterokrotnym mistrzem świata i mistrzem olimpijskim w wiślarstwie. Prawie jak żeglarz, więc oddaję mu głos. Tak. Pracujemy na przygarstwie. Tak, dokładnie. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i w imieniu Pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz chciałem Wam wszystkim serdecznie pogratulować wyników, które uzyskaliście. Gratuluję zwycięzcom, gratuluję wszystkim tym, którzy brali udział w tych regatach. Duże brawa dla organizatorów. Myślę, że brawo. Słuchajcie, 16 edycja, ponad 1200 zawodników, naprawdę ukłony, szacunek. Mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku w jeszcze liczniejszej obsadzie. No więc jeszcze raz gratulacje, pozdrowienia od Pani Prezydent. No i zaczynamy za chwilę dekorację. Dziękujemy Panu Adamowi, a teraz głos oddajemy sędziemu głównemu. Tomasz Sawukinas, który przez 17 dni prowadził te regaty, odpowiadał za tą stronę wodną. Możemy tylko z czystym sumieniem powiedzieć, że wszyscy ci, co zeszli na wodę, wrócili dzięki właśnie wprawnej pracy i komisji sędziowskiej, i jury. Także oddajemy głos Tomaszowi Sawukinasowi. Dziękuję bardzo. I oczywiście wrócili i teraz najlepszych tutaj zaprosimy i podsumujemy. Słuchajcie, strasznie długie regaty, ale każdy dzień olbrzymie emocje, codziennie niemalże inna klasa. No i teraz te 8 najważniejszych dla Was podsumowań. Zaczynamy od Delphi 24 One Design. Na trzecim miejscu załoga ze Słupska i z Warszawy mieszana, Pol 18, Jan Talaśka, Maciej Morda, Mikołaj Morda, Robert Łapas. Regaty Lotos Lotha Gdańsk 2021 w klasie Delphia 24 wygrała załoga jachtu Pol 12. Waldemar Sałata, Krzysztof Mogil, Piotr Przybylski, Bolesław Płachecki. Klub sportowy z Unii Warszawa, KSAZ Kasady, Legii Gdańsk i Legia Warszawa. Zmieścili się, cała czwórka. Możecie zmniejszyć łódkę i też się zmieścicie. Gratulacje.
gratulacje dla klasy Delfia 24. Trzy najlepsze załogi w regatach lotosportowych w maju 2021. Dziękujemy bardzo. Klasa latający Holendy. Trzecie miejsce. Załoga Jacek Tyszkiewicz, Damian Bernacik, Towarzystwo Regatowe Klasy FD Latający Holendy. Drugie miejsce. Załoga Pol 133, Paweł Świdelski, Marcin Zawistowski, Klub Sportowy Spójnia Warszawa. Regaty. Lotos Nordkap Gdańsk 2021 w klasie Latający Holender wygrała załoga Pol 49, Tomasz Jankowiak, Piotr Cieśla, WKZ Wolsztyn. Gratulacje dla klasy Latający Holender. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, kiedyś klasa olimpijska, cały czas klasa bardzo znamienita. Po wielu, wielu latach rywalizacja sportowa w klasie star miała miejsce właśnie na regatach Lotos Nordkap Gdańsk 2021. Prawie udało się zorganizować... Kto jeszcze jest z załogi, czy w trójkę? Pojechał, musiał jechać. Dobra, okej. Okay. W którym momencie... Okej. Okay. Już? Dobra, to kiedy przełączy... Okej. Okay. Cześć, ze mną na żywo, od razu po zejściu z podium. Ledwo się zmieścili, ale dali radę. Jest załoga Pol 12, Star Telekom, w klasie Delfia 24. Załoga Waldemara Sałaty i Piotra Przybylskiego. Tak. Udało wam się zwyciężyć. Jak, ile to dla was znaczy ten sukces? Widziałem, że była bardzo duża walka z załogą Pol 1, to prawda. Na kursach pełnych, na kursach ostrych, jak z nimi się przymierzaliście? Tak, no mieliśmy zaciętą rywalizację między Piotrkiem i jeszcze jedną załogą, także w zasadzie trzy łódki były bardzo blisko siebie i ciasne wyścigi, także no na koniec dnia, że tak powiem, udało nam się wygrać i wywalczyć to pierwsze miejsce, natomiast była fajna zabawa, bo właśnie było ciasno, było dużo zmian liderów wyścigu, także tego potrzebujemy i tego szukamy właśnie w ściganiu się. Okej, okay, a jakie plany na dalszą część sezonu? Lotos Nordkap Gdańsk 2021 staje się historią. Ja chciałbym tylko zauważyć jedną rzecz. Nam się nie udało, Piotrek. Myśmy przyjechali wygrać te regaty, ale dzięki dobrej pracy załogi, całej załogi Krzysia Mongirda, Piotra Przybylskiego i Bolka, który niestety już musiał jechać, Płacheckiego, była komfortowa dla mnie sytuacja prowadzenia od początku do końca tych regat, pewność prowadzenia łódki, no i po prostu wygraliśmy. W tym sezonie może wystartujemy jeszcze na Delfi tylko na Mistrzostwach Polski 2021 i w tym sezonie jakby więcej nie przewidujemy startów. Okej, okay, bardzo wam dziękuję i powodzenia w Mistrzostwach Polski. Dziękuję. Również klasa D1. Mieliśmy olbrzymią chęć organizować Gold Cup. Niestety cały czas skutki niezależne od nas spowodowały, że na starcie tylko trzech zawodników stanęło, ale wielkie brawa dla tej klasy. Marcin Stoborski, ja was przedstawię. Cześć, również ze mną na świeżo są zawodnicy klasy Star, zwycięska załoga w tych regatach, Marcin Stoborski i Jerzy Słukow. Dzień dobry. Jak wam się żeglowało we flocie trzech starów? Widziałem, że rywalizacja była zacięta. Rzeczywiście trzeba było wykazać się dużymi umiejętnościami technicznymi. Przewagę zyskiwało się dosłownie na pojedynczych metrach, na pełnym, dobrą pompą. Jak wam płynęło się w tych regatach? Nam płynęło się bardzo dobrze. Byliśmy przygotowani, bo spędziliśmy kilka
dni na wodzie na akwenie w Górkach Zachodnich. Przygotowywaliśmy się do tych regat i te przygotowania zaowocowały zwycięstwem tutaj na Nordkapie. Tomasze, jeszcze kilka słów o ciężkiej pracy załoganta. Musisz bardzo dużo balastować, a także pompować. Dzięki tym twoim pompom udało wam się kilka razy objąć prowadzenie. Może kilka słów o tym. No tak, klasa start to taka klasa, gdzie łódka oddaje wszystko, co daje się łódce. I w zasadzie nie da się tam siedzieć i płynąć i podziwiać widoki. Wczorajszy dzień dał nam mocno w kość. Było widać, nie mogłem wejść na podium. Na szczęście udało się przekuć ten wysiłek w ostateczny sukces. Bardzo się z tego cieszymy. Okej, okay, bardzo wam dziękuję i życzę powodzenia w następnych regatach. Dziękujemy. Drugie miejsce dla załogi Maji Piek, Marianna Gębicka, Fundacja Golden Boats Academy. Regaty w klasie 29er w regatach Lotos Nord Cup Gdańsk 2021 w kategorii kobiet wygrała załoga Magdalena Chyła, Oliwia Jekiel, Nautikus Jachtów Olsztyn i trener olimpijczyk Paweł Luźbicki. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. I teraz wasi koledzy, klasyfikacja mężczyzn. Na trzecim miejscu Gerard Polaczyk, Kacper Jaskruła, Klub Żeglarski Mewa Poznań i Jachtów Wielkopolski. Drugie miejsce w kategorii mężczyzn w klasie 29er Gustaw Kwiek, Tomasz Santorowski, Fundacja Golden Boats. Dzisiaj jeszcze na bezpośrednio ściągnięte z podium są dziewczyny z Nauticusu Yacht Club Olsztyn z 29era, Magda Chyła i Oliwia Jekiel. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć, cześć. Dzisiaj widziałem 4 wyścigi, 3-1-1-1, także bardzo dobre wyniki, które pozwoliły wam zająć drugie miejsce generalnie i pierwsze w dziewczynach. Jak się z tym czujecie? No super, bardzo się cieszymy, szczególnie po wczoraj, gdzie jakoś nie popłynęłyśmy za dobrze, więc nadrobiłyśmy. No właśnie, bo ewidentnie pasowały wam bardziej warunki słabowiatrowe, które pojawiły się dzisiaj, właściwie średniowiatrowe. Może zapytam ciebie jeszcze, jak poszło wam właśnie w tych cięższych warunkach? Wspomniałaś, że nie najlepiej, ale jednak to załogant najwięcej pracuje przy silnym wietrze, także poproszę jeszcze o kilka słów od ciebie. No wiadomo, załoga najwięcej pracuje na tym silnym wietrze, bo też bardzo ważny jest docisk, ale jednak za mało mamy wagę, żeby móc dorównywać chłopakom. Także no też dlatego głównie jesteśmy gdzieś tam na tych silnych wiatrowych za chłopakami, no bo jednak oni są silniejsi, są ciężcy dużo od nas. I to głównie dlatego, ale jak już widać, nadrabiamy na tych średnich i słabych i to nas bardzo cieszy, że umiemy dużo nadrobić w naszych warunkach. Także. Pokazałyście dzisiaj klasę, wygrywając te 3 wyścigi, także bardzo wam dziękuję i życzę powodzenia w dalszych regatach. Dziękujemy bardzo. Klasyfikacja generalna na trzecim miejscu Antonina Ołowiak, Magdalena Skurnut, Nauticus Yacht Club Olsztyn. Załogi 17-letnie i młodsze. 16-latki i młodsi. Na drugim miejscu Zuzanna Zielińska, Agata Gabrysiak, Nauticus Yacht Club Olsztyn.
regaty kategorii Under 17 w klasie 29er wygrała załoga Maja Kwiek, Marianna Gębicka, Fundacja Dobry Boats Akademii. Gratulacje, nasza przyszłość, dziewczyny na eficie, na Igrzyska Olimpijskie za chwilę wylatują. To są kolejne dziewczyny, które się szykują na kolejne Igrzyska. Dziękujemy bardzo. I olbrzymie emocje, teraz się zbliżają, klasa 505, słuchajcie. Tu się działo na wodzie, 23 jachty, jedne z liczniejszych regat w ostatnim czasie w tej flocie. I zapraszam najlepsze trzy załogi w regatach Lotos Nordka Gdańsk w klasie 505. Na trzecim miejscu załoga Dariusz Konopczak, Paweł Chęszkę, Klub Sportowy Centrum Żeglarskie Szczecin. Dariusz Konopczak, Paweł Chęszkę. Ktoś ze Szczecina? Na drugim miejscu załoga Tomek Brzozowski, Paweł Europa, Klub Żeglarski Horn Kraków. Regaty w klasie 505 w ramach Lotos Nordka w Gdańsk 2021 wygrała załoga Mateusz Jura, Bartek Chrom, Polskie Stowarzyszenie Klasy 505. Gratulacje, kwota 505, trzy najlepsze załogi do kata Polskiego w 2021. Dziękujemy bardzo. W czasie tych 17 dni regat Lotos Nordka w Gdańsk 2021 mieliśmy zaszczyt organizować dwie imprezy w randze Mistrzostw Polski. I w tej chwili chciałbym zaprosić najlepsze załogi w klasie Snipe i ogłosić oficjalnych Mistrzów Polski w klasie Słonka w roku 2021. Brązowy medal zdobyła załoga Jan Sibiński, Patrycja Nadłomek, ŻTKS. Ze mną świeżo ściągnięci z podium są zwycięzcy Lotos Nordka Gdańsk 2021 w klasie 505, Mateusz Jura, Bartek Chrow. Chłopaki, po pierwsze wielkie gratulacje, po drugie jak wam się pływało na tej trasie mocno oddalonej od brzegu, 7 wyścigów w 2 dni to nie jest łatwe, także jak udało wam się poradzić fizycznie, kondycyjnie, mentalnie? Kamera jest wasza. Szczęśliwie 505 pływa całkiem szybko, więc trasa, mimo tego, że była daleka, no to dopływaliśmy tam naprawdę sprawnie. Co do przygotowania kondycyjnego, no to wiadomo, cała zima nasza, więc spokojnie tutaj dawaliśmy radę. No wczoraj były super warunki do pływania, zdecydowanie pływanie w ślizgu. Dzisiaj trochę gorzej wiatrowo, my jako cięższa załoga preferujemy silniejsze warunki wiatrowe, ale udało się wybronić wczorajszy wynik, także jest sukces. No właśnie, bo wczoraj wygraliście 3 wyścigi, mówicie, że dzisiaj warunki bardziej słabowiatrowe, gorzej wam szło, gorzej sobie radziliście, ale nadal były to wyniki w pierwszej piątce. Czy takie miejsca was satysfakcjonują? No, nas satysfakcjonuje tylko pierwsze miejsce tak naprawdę, ale na takie warunki poradziliśmy sobie całkiem nieźle, także jesteśmy zadowoleni.
nadal myślę, że każdy z nas wziąłby piąte miejsce na odrzutce w ciemno, także gratuluję równego Dziękujemy. Pływania i do zobaczenia na wodzie. Gratulacje dla trzech najlepszych załóg Mistrzostwa Polski w klasie Słomka. Dziękujemy bardzo. Szczególne podziękowania całej ekipie, która do nas przyjechała z Poznania na kolejne Mistrzostwa Polski na morzu. Znowu? Teraz pora na kolejne tytuły Mistrzów Polski w klasie Nautica 450. Mamy dodatkową klasyfikację w tej klasie i zaczniemy od tej klasyfikacji wymiksowanych. Na łódce powinna się znaleźć... Ze mną są świeżo upieczeni mistrzowie Polski w klasie Snipe, tak, Słonka. Bezpośrednio ściągnięci z podium Łukasz i Piotr Sokołowscy. Dzień dobry, witamy serdecznie. 9 wyścigów. Super warunki. Tak. Tak naprawdę bardzo różne warunki, bo i słabszy wiatr, i mocny, i dzisiaj średni, także super regaty. Fajna rywalizacja, nie wiadomo do końca, kto mógł wygrać, także do ostatniego wyścigu. Walczyliśmy do końca tak naprawdę, także bardzo, bardzo ciekawie. Ale udało się wam. Trzeci raz z rzędu, także jesteśmy bardzo szczęśliwi. Super regaty, na pewno tutaj wrócimy. Pokazujecie po prostu swoje miejsce, trzeci raz z rzędu, także gratuluję i do zobaczenia na wodzie. Dziękujemy bardzo. Dzięki serdeczne. Regaty w klasie Nautica 450 w ramach Lotos Nord Cup Gdańsk 2021 w kategorii Mix zwyciężyła załoga Michał Kołodziej i Agnieszka Mara. Trzy najlepsze załogi wymiksowane w klasie Nautica 450 regaty Lotos Nord Cup Gdańsk 21. Gratulacje. Dziękujemy bardzo. I teraz nasi mistrzowie 2021 Nautica 450. Brązowy medal na trzecim miejscu. Kacper Olszewski, Krzysztof Małecki, Jachtklub Gdańsk. Wicemistrzami Polski w roku 2021 w klasie Nautica 450 zostaje załoga Witold Małecki, Maciej Odważny, Droda Paselnik i srebrne medale tytułu wicemistrzów Polski. Mistrzostwo Polski, klasa Nautica 450, złoty medal roku 2021, załoga Łukasz Maksymowicz, Michał Wilanowski, Sejmik Legia Warszawa.
Mistrzostwa Polski Nautika 450. Trzy najlepsze załogi. Wielkie gratulacje. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, dzięki. Jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich zwycięzców i wielkie brawa dla wszystkich, którzy byli na wodzie się ścigali. Były super warunki, fajnie, że byliście. Każdy na pewno się wiele nauczył i to w sumie najważniejsze. Mam nadzieję, że wszyscy byliście. Okej, ze mną są świeżo ściągnięci z podium nowi mistrzowie Polski w klasie Nautika 450. Łukasz Maksymowicz i Michał Wilanowski. Łukasz, witam. Dzień dobry. Chłopaki, 9 wyścigów, tylko jeden poza pierwszą trójką, 4 wygrane, także bardzo równe pływanie. Jak wam się udało w tak różnych warunkach, bo przecież wczoraj towarzyszył nam wiatr nawet i do 20 węzłów, dzisiaj trochę słabszy, o sile 10. Jak wam się udało w każdych tych warunkach pływać tak dobrze i tak równo? Sami nie wiemy. Nie, tak naprawdę bardzo lubimy silny wiatr i to był nasz warunek wczoraj. Dzisiaj trochę z pomocą rywali, trochę dzięki dobremu trybunowi, kilka dobrych decyzji, ale no nie przypisujemy sobie całej zasługi, tak? Na pewno mieliśmy pomoc od kolegów. Okej, ale mimo wszystko wykonaliście bardzo dobrą robotę, wygrywając te 4 wyścigi wczoraj. Jak radziliście sobie chociażby z prowadzeniem Ganakera, to może zapytam załoganta, bo przecież w takich warunkach wiele załóg miało duże problemy, wywracało się, a wy wygrywaliście co się dało. Kluczem do sukcesu jest nie wywracać się. No, dalej idzie już lekko. No rzeczywiście, jest to w założeniach bardzo proste. Wystarczy się nie wywrócić, dopłynąć do mety i na pewno jakieś miejsce się zajmie. Także bardzo wam dziękuję i życzę powodzenia na przyszłość. Z takim nastawieniem na pewno daleko zajdziecie. Dziękuję. Dzięki, do zobaczenia. Dla każdego żeglarza jest naturalną. Nagradzamy specjalną nagrodą of the Week. Załogę Ocean Team kapitana Adama Dobrona. Wielkie brawa, wielkie gratulacje.